drogie kochane, umiłowane pokwiczanki. Ja wiem, że wy tak bardzo chcecie, bardzo chcecie współżyć. Ja wiem, że wy tak bardzo chcecie przeżywać te cudne momenty zbliżenia ze swoim ukochanym, zazwyczaj z mężem. Wy tak bardzo chcecie i że wy tak uważacie, że to jest czasami nawet najważniejsze, najcenniejsze, że to jest cholernie ważne i nie ma nic ważniejszego. Ale jak przyjdzie co do czego, to jakoś nic nie ma z tego. Bo się okazuje, że nagle nie jesteście gotowe zmienić poglądów, nie jesteście gotowe wykonywać zwykłych, prostych ćwiczeń, nie jesteście gotowe mówić dobrze o sobie, nie jesteście gotowe poznać budowy swojego ciała. Nie jesteście gotowe wykonać kilku ćwiczeń, nie jesteście gotowe obejrzeć filmiku na temat seksu, nie jesteście gotowe porozmawiać ze swoim ukochanym o tym, co odczuwacie, co byście chciały odczuć. I nagle się okazuje, że wy byście chciały, żeby się wszystko zmieniło, ale wy, żebyście się nie zmieniły, no bo wy jesteście przez tu drogie, kochane, cudowne, wspaniałe pokwiczanki. I wy, to nie wy się macie zmienić, to ma się zmienić to, że nagle ma wyparować ta potworna pochwica, która jest prezentem po to, żebyście wreszcie się zmieniły i zaczęły żyć szczęśliwie, radośnie, pełną piersią i nie tylko piersią.